Przechodzimy do testu, który wybieramy kolor, który będzie najładniejszy. Zielony. Dobra. Cześć kochani, witajcie na kanale Zabawkowe Testy. Fajnie, że jesteście. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was slajma. Ktoś z Was się pytał, czy zrobię jeszcze jakiś zestaw slajma. Później było pytanie też, czy zrobię slajma neonowego. Więc ja to połączyłam. Przede wszystkim zdziwiło mnie takie małe oto opakowanie, że możemy zrobić slajma w takim małym, zamkniętym słoiczku. Zdziwiło mnie to, bo zazwyczaj te zestawy slajmowe, te zestawy, które gdzieś tam testowałam, gdzie możecie oczywiście je zobaczyć na moim kanale, są o wiele większe. Zazwyczaj mają klej, mają jakiś aktywator, mają brokat i przeróżne akcesoria do nich są dodawane. No i co? I mówię, dobra, kupuję i sprawdzimy, jak taki slajm sobie da radę. I zanim do niego dojdziemy, to pamiętaj o subskrypcji. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zrób to koniecznie teraz i z dzwoneczkiem, bo wtedy będziesz na bieżąco i dostaniesz zawsze powiadomienie o najnowszym filmie. I słuchajcie, pamiętajcie, również jestem na Instagramie, znajdziecie mnie tam pod nazwą Zabawkowe Testy. I przechodzimy do testu takiego slajma, gdzie będziemy robić go sami. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. A, wiem, jeżeli chodzi o cenę. No jak myślicie? Piszcie w komentarzach, ile to mogło kosztować. Ja Wam to powiem na sam koniec filmu. I jestem ciekawa, czy to będzie dobra cena. O, już wypadło mi coś. Czy też nie, więc ja Wam napiszę, bądź powiem, ile to kosztowało. W takim oto zestawie, zobaczcie, mamy cztery saszetki. Możemy sobie wybrać kolor naszego slajma. Mamy niebieski, mamy żółty, mamy pomarańczowy i mamy zielony. Tu mamy taką mini instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi jest banalnie prosta. Mamy wsypać zawartość proszku, mamy dodać wodę, mamy tym... O kurczę, wiecie co? Mamy tym... potrząsać to oczywiście wiadomo przez 60 sekund, ale mamy odczekać 10 minut bądź 30 na lepszy efekt. No dobra, nie ma tylko, jest informacja ile wody musimy dodać. Dobra, przechodzimy do testu, który wybieramy kolor, który będzie najładniejszy. Zielony. Dobra, spróbujemy zielonego slajma. Powiedzcie, czy to nie jest urocze, że możemy sobie wykonać takiego slajma w takim pudełeczku? Jeszcze tylko, żeby cena była adekwatna, prawda, do jakości, ale to zanim do tego dojdziemy. Jeżeli wcześniejszych zestawów nie widzieliście, to również Was zachęcam do obejrzenia. Możecie płynnie do nich przejść pod koniec filmu, tego oto filmu. Ja będę sobie robiła slajma i w międzyczasie będę oczywiście do Was mówiła przeróżne rzeczy i żebym nie zapomniała, bo chcę zakomunikować pozdrowienia, ale nie będę dzisiaj nikogo pozdrawiać, tylko będzie nowy sposób. Jeżeli chcesz, żebym Cię pozdrowiła, to musisz wyłapać słowo, hasło, wymyślę sobie jakieś hasło i jeżeli wyłapiesz to w trakcie filmu i wpiszesz w komentarz, załóżmy, co to będzie, niech dzisiaj będzie slime, po prostu slime, hasło na dzisiaj to slime i jeżeli wpiszesz slime'a w komentarz, pozdrowię Cię w następnym odcinku. Okej, okay, dobra, gadał, a trzeba dodać wody. Dodajemy wodę. Hops. Mamy wodę i mamy tym teraz potrząsać. Już takie slajmy kiedyś były z potrząsaniem. Można było je dostać w Biedronce. Oj, ładnie, wiecie, to bardzo ładnie on wygląda przede wszystkim. Już teraz możecie z opakowaniu w tym pudełeczku zobaczyć, w tym słoiczku, że on ma naprawdę bardzo ładny, wyrazisty kolor. Ja na to mówię wściekły zielony. Ok.
czy on nam się już wymieszał, bo już nie słyszę takiego bulbonienia w słoiczku. Czy minęło 60 sekund? Ktoś to liczy? Słuchajcie, liczcie. Ja nie mam tutaj żadnego stopera, zegarka, ani nic w tym stylu, żeby sobie to odmierzyć czas. Czy mam tu gdzieś jakiś przeciek? Delikatnie czuję mokre dłonie. No dobra, chyba minęło 30 sekund. Otwieramy. O! Otwieraj się. Dobra, otwieramy. Albo może poczekam, aż to trochę opadnie. Nie, no dobrze, no to co? Słuchajcie, no czekamy, ile dajemy? 10 minut. Myślę, że poczekamy sobie 10 minut. A jeżeli nie wyjdzie, to poczekamy te 30, niech stracę. I czekamy. Bądźcie ze mną. Słuchajcie, minęło 10 minut. Sprawdzamy, jak wyszedł nasz slime. 3, 2, 1, start. No otwieraj się. Dobra, już go mam, prawie mam. Mamy tutaj... Aj! Dobra, zaczynamy stąd. Ale jest przyjemny. Słuchajcie, naprawdę bardzo fajny wyszedł. Już go wyciągam, żebyście również mogli zobaczyć, co z niego wyszło. A nawet nie mogę go wyciągnąć. Więc może troszkę za mało wody dodałam. Wody oczywiście musimy dodać tyle, ile, żeby można było nim mieszać. Nie możecie dodać za dużo, bo wtedy go nie wymieszacie dokładnie. Zobaczcie, konsystencja jest naprawdę bardzo fajna. Ma bardzo ładny kolor i go nie wymieszałam, jak widać, chyba dokładnie. Bo wiecie, co się okazało? Że trzeba go było mieszać nie 60 sekund, tylko 90. Jestem gapa, zawsze szybko na szybko wszystko robię, ale okej, dobra. Kolor, wracamy do slime'a. Kolor ma naprawdę bardzo fajny. Konsystencję również. Możemy go sobie przechowywać w tym pojemniku. Pamiętajcie, że możemy zrobić również 3, nawet 4 różne wersje, bo możemy zrobić pomarańczowy, żółty, niebieski i ten zielony. I są to slime'y neonowe, więc teraz co? Co najważniejsze? Sprawdzamy, czy świeci. 3, 2, 1, start! Słuchajcie, sprawdziliśmy już wszystko, sprawdziliśmy test na światło. O, mamy test. Konsystencji tutaj jego kolorystykę. Jest naprawdę super. Możemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, możemy wykonać kilka takich slajmów. I teraz to najważniejsze, przejdźmy do ceny. Ja uważam to za bardzo duży plus, bo pamiętam inne slajmy, które były w podobnych cenach, ale mieliśmy tylko jedną saszetkę, a tu mamy 4 saszetki, mamy naprawdę bardzo fajnego slajma, który naprawdę fajnie wyszedł i to wszystko za 13 zł, więc ja jestem bardzo mile zaskoczona i uważam to za fajny produkt. I teraz będę się z Wami żegnać, więc czekajcie, zakręcę sobie tego slajma. Więc co, trzymajcie się, buziaki i do następnego odcinka, pa!